I jak wyleczyć grypę? Naukowcy bliżej skutecznej metody leczenia. Naukowcy bliżej skutecznej metody leczenia grypy. Zespół ze znanego ośrodka w Riverside odkrył metodę na blokowanie białka kluczowego dla namnażania wirusa grypy. Zdaniem badaczy, może to pozwolić na stworzenie skutecznych metod leczenia grypy, a być może nawet innych chorób, w tym COVID-19. Gorączka, bóle mięśni, osłabienie takie objawy zna większość ludzkiej populacji, bo grypa oszczędza niewielu. Każdego roku choruje na nią od 5 do 10% dorosłych i 20-30% dzieci. Choć dla większości oznacza kilka dni przykrych objawów, to niestety w niektórych przypadkach może kończyć się śmiercią. Grypa sezonowa zabija od 0,1 do 0,5%. Tych, którzy na nią zachorowali. Na świecie co roku umiera z jej powodu od 250 do 500 tysięcy osób 90%. Spośród tych zgonów notuje się w grupie osób po 60 roku życia. Szczepienia odparniają organizm na wirusa, ale nie zawsze są skuteczne z nie do końca jeszcze rozumianych powodów. Prawdopodobnie ma to związek z mutacjami wirusa i jego uciekaniem przed reakcją układu odpornościowego. Tymczasem naukowcy z University of California na łamach pisma Viruses, donoszą, że znaleźli pięta grypy, którą można wykorzystać do opracowania skutecznych leków niezależnych od układu immunologicznego. Aby wywołać chorobę, wiriony cząstki wirusowe. Muszą przedostać się do komórek, gdzie masowo się namnażają i zakażają potem kolejne komórki. Wcześniej, badacze z Riverside zauważyli, że dwa najpowszechniejsze typy wirusa A i B, w dużym stopniu, w swoim życiowym cyklu polegają na pewnym białku, M1. Musi być ono jednak odpowiednio zmienione przez inne białka w procesie zwanym sumoilacją. Badacze zdołali tę przemianę powstrzymać z pomocą cząsteczki oznaczonej z 025 Doprowadziło to do całkowitego zahamowania replikacji wirusa grypy typu B w komórkach. Według naukowców metoda powinna działać też w przypadku grypy typu A. Jak twierdzą, dokonane przez nich odkrycie to duży krok w kierunku świata wolnego od grypy, a może też wskazać drogę do terapii innych chorób układu oddechowego, w tym zakażeń SARS-CoV-2.